W piątek, 9 lipca, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kozienicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Setne urodziny dwóch sióstr bliźniaczek, mieszkanek gminy Kozienice, Stefanii Kaczkowskiej i Weroniki Kowalczyk. Z życzeniami do obu jubilatek przyjechali liczni goście. W sali ślubów zgromadzili się gospodarze uroczystości, zastępcy burmistrza Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski. Byli też wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, wicewojewoda Artur Standowicz, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Morawski, a także starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz przedstawicielki KRUS-u panie Mirosława Romanowska i Renata Grabowska. Stefania i Weronika urodziły się 9 lipca 1921 roku, a więc równo 100 lat temu. Swe życie poświęciły rodzinie i pracy w gospodarstwie rolnym. Stefania Kaczkowska ma dwóch synów, troje wnucząt i pięcioro prawnucząt. Co ciekawe, wśród prawnuków są siostry bliźniaczki i trzech chłopców. Weronika Kowalczyk ma jednego syna, dwoje wnuków i pięcioro prawnuków. W gronie prawnuków jest jedna dziewczynka i czterech chłopców. W imieniu burmistrza Piotra Kozłowskiego gratulacje jubilatkom przekazała zastępca burmistrza Dorota Stępień, która odczytała list gratulacyjny. Dar życia, który dzisiaj świętujemy, jest najważniejszym dobrem. Troszcząc się o swoich bliskich, wzbogacamy i siebie. W tym szczególnym dniu w imieniu własnym oraz samorządu gminy Kozienice składam Panią serdeczne podziękowania za owoc minionych lat, za obecność wśród nas. Życzę zdrowia, pogody ducha i optymizmu na kolejne lata i dni. Podpisał burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Wszystkiego najlepszego. Wojewoda mazowiecki odczytał listy od premiera Mateusza Morawieckiego skierowane do jubilatek, a następnie przekazał życzenia w swoim imieniu. Taka uroczystość zdarza się rzeczywiście nie tylko tu, na terenie gminy Kozienice, ale w ogóle bardzo, bardzo rzadko. I jest niewątpliwie wyjątkowa z różnych powodów. W jakimś sensie, no po prostu, nie każdy dożywa 100 lat, a jeżeli to dotyczy sióstr bliźniaczek, no to jest to zupełnie wyjątkowa okoliczność i sytuacja i wszyscy się cieszymy z tego. Serdecznie dziękując za możliwość świętowania wspólnego, chciałem powiedzieć tak, sam wiek to nie jest może jakieś takie nadzwyczajne osiągnięcie, no tak się zdarzyło, prawda? Ale pytanie o to, to jest jakaś okazja do tego, żeby się zapytać, co człowiek osiągnął. I można powiedzieć tak, panie są takimi zwykłymi paniami tutaj z tej okolicy, prawda? A waszym osiągnięciem jest no, wiele dobrego, które po prostu każda z pań w swojej rodzinie przez te bardzo długie lata dały z siebie innym. Tym, którzy was kochają, którzy tutaj z wami się gromadzą. Innym, którzy na to patrzyli i brali z tego przykład. Wszystkiego, co najlepsze, życzył paniom też starosta Krzysztof Wolski. 100 lat to piękny i skłaniający do zadumy jubileusz. Pani życie to skarbnica wielu doświadczeń, pięknych i wzruszających, ale też tych trudnych i wymagających wielu poświęceń. Jak mówił święty Jan Paweł II, choć to prawda, że w wymiarze fizycznym seniorzy zazwyczaj potrzebują pomocy, prawdą jest też, że nawet w podeszłym wieku są oparciem dla młodych, którzy stawiają pierwsze kroki w życiu i szukają swojej drogi. Życzenia przekazały również przedstawicielki KRUS-u. W imieniu jubilatek podziękowania wszystkim przekazała Stefania Kaczkowska. Ja dziękuję za siostrę i za siebie bardzo serdecznie. Zadowoleni jesteśmy bardzo. Dziękuję. Zapytaliśmy też panią Stefanię o przepis na długie życie. Oprócz miłości w rodzinie i ciężkiej fizycznej pracy wymieniła też zdrową dietę. A jadłam co było. Krowę miałam, mleko piłam, masło robiłam. No śmietana swoja, dziś to wszystko kupne, a wtedy to wszystko było swoje. I wszystko było zdrowe, kasza, mąka robiło się, chleb się piekło, pączki się piekło, samo. A teraz wszystko się kupuje.
Jak na tak piękny jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć odśpiewania 200 lat i tortów urodzinowych. Był też toast wzniesiony symboliczną lampką szampana. Uroczystość zakończyła się robieniem pamiątkowych fotografii z jubilatkami, zarówno w sali ślubów, jak i w parku miejskim.